Łapeczka do góry, nie zapominaj, siedźcie na policjancie, widzowie. I mam nadzieję, że się fajnie ogląda. Dobra, jest, mam radiolę. Wolę jak dzwoni mi z dobrą nowiną tele. Oby u moich siomali wagi, gdzieś kiedyś były portfele. A ja te kurwa! Gracjanek, siema, Rakon, jesteś mega pozytywnym jak i zabawnym człowiekiem. Potrafisz odpierdalać takie akcje zeglowa, mała wyrób, to co robisz, nie zmieniaj się, kochamy cię, szybciej. To misarz chmura, kurwy. Proszę. Cały schowek snickersów, kurwa, w radiowozie był. Nieźle. Dzień dobry. Stasiu, nie pituj. Chciałem sprzedać brykę. Siema, sprzedam tutaj... Samochód. Wymianka. Ej, mordo, chodź na chwilę na bok, bo mam temat. Ten z wozu tu po lewej. Dobra. Powiedz mi, jakbyśmy mieli składowisko takich radiowozów, zajebalibyśmy wszystko z miasta, to oni chyba sobie i tak odholują, co? Myślę, że tak, na pewno. To lipa, bo chciałem taką zabawę zrobić, żebym kurwa z 20 sztuk ukradł w jednym miejscu schował. Możesz jeździć popoddawać im i zabierać tylko samochody. Mordo, ja to się wyłamuję, wiesz? Normalnie, no bo mam nieskończony taki, wiesz, doświadczenie w tym zawodzie, na walizkę kradziesz. No. Skąd masz ten? Raptora? Ze szpitala pierdolnąłem go przed chwilą. Właśnie dostałem info, że chłopacy, którzy robili lopang, właśnie są złapani na pitboxie. Ja. No nie wiem, chłopacy robili lopang chwilę temu. To my idziemy radiowozy kraść. To jazda, leci. No a te gdzieś możemy schować? No nie wiem, może być postawić problem, że jak postawisz, to później ktoś tutaj buchnie to, nie? Jak w... a jak nim jadę, to nie, nie ten. To nie. Kurwa, to co robimy? Możesz kraść się radiowozy, tylko musisz... Dobra, leć, miłego. Elo. Co jest? Kurwa, nie chcę nikt się chyba bić w złodziejkę ze mną. Jakby była ekipa z 8 osób, to by my zakradli, nie? Ja to nie, ze mnie to by fame zjadła od razu, nie? Chuj z tego, żeby mi sprzątała, gotowała i byśmy se streamowali razem. Jakbym kurwa jej ze 100 widzów zrobił. Halo! Pan mi odda tego raptorka. Halo. Kolego, a czemu ty tak z cichacza mnie tu zachodzisz? Halo, słychać mnie czy nie? No teraz jo, ale o, to kurwa. Kurde, bo... To teraz wracaj tam kurwa pod parasolki i biegnij. Nie, proszę, proszę. A, nie możesz tak. Oddać. Nie. Proszę, jesteś chuj. A to, że cichutko byłem, to znaczy, że mnie nie było widać. Kurwa, ale chuj, no. Raptorka, proszę. Nie no, Sywie, znam mieście, dajcie spokój, kurwa, bo... Nie no, pan to jest... To weź chociaż skuj w kamień dany. Nie no, pan jesteś wolny. Zaraz zajebia nowy. Dobra. Nie no, przecież nie mogę go przejechać, kurwa. By mnie zastrzelił. Celował mi w łeb. 5 groszy. A gdzie jedziecie? Wiesz co, muszę ogarnąć jedną sprawę. A ja też jadę. No. Muszę porwać, wiesz co, jedną laskę i dojebać. To ja też chcę ją porwać. Też chcesz? No wyrucham ją. Co zrobisz? Wyrucham ją. O nie. Nie no, żartuję. Popatrzę se. Chcę popatrzeć. Tak, będę pomagać. Trzymać ją za nogi. Za kostki. A wy będziecie siadać jej dupą na twarzy. Ja pierdol. Generalnie to wiesz co, to jest kurwisko zwykłe. To dobrze. To ona zrobi tak. Czekaj. No tak, ja trzymam ją za kostki, ty kucasz nad nią i kurwa pierdzisz jej na łeb. Tym Stasiem. Lecimy. Już jest generalnie ten chłop do odzwinięcia też. Tak? No.
To będziemy się całować, a chłopa zwiążemy i będzie oglądał. Kojarzysz chłopa o imieniu Deli? Nie, ale mogę mu zajebać. Co on zrobił w ogóle? No, opcja jest taka, że Konrado, mechanik, ten właśnie co z nim gadałeś na temat tych kaw, był z taką laską, Jenny się nazywa, nie? No, a ten Deli to jest taka największa stuleja w mieście tu u nas. I no. Najmniejsze jest to, że jest kumplem Konrado, nie? I zaczął stolejować do tej Jenny, czy ją tam gdzieś po szyi całował. A dla mnie to jest kurestwo najgorsze, jakie tylko może być i dlatego mają jedno i drugie wywózka, nie? A najmniejsze jest to, że kilka dni wcześniej mi się wyrzekał, że on nic nie robi, że ja mam jakieś urojenia, że to, że tamto. Jeszcze raz, a oni obydwoje są w związkach? Znaczy, Konrado był z tą Jenny w związku, nie? A ten się wpierdolił butami, nie? Jest na kawiarni, otwórz kawiarnię. O, ty piara się wpierdoliła, tak? Nie, ten Deli cały, nie? Wpierdolił się między nimi, nie? Okej. Dzięki. No i zaczął stuleje walić, no i odbił ją, nie? Kumplowi własnemu, czajcie. Jest kurwa. To kurwa, jedziemy go łamać. No, zwykła kurwa jakiś dla mnie. Jeden najpierw to jak chcę ją wziąć tam, wiecie? Brać kałacha? Nie, no bez sensu. Mam tego za 2 miliony, długiego chuja. Ja pierdolę. Git. No i naj. Co się dzieje dopiero wiem? A nic, no jakąś tam dupę będziemy porywać jakiegoś chłopa i będziemy ich łamać na pizdę, wiesz? Klamę se naszykuj, dobra. Zara i no spale faje. Tu się pokręcę, ten Mario mi minie. Kurwa, nie służą mi te fajki, zapowietrzam się w chuj. Nawet siedząc. Ja pomyślę chwilę. No halo? Ej, jak wy tego, to podjedziecie, nie? Ją zwiniecie i ją gdzieś wywieźcie. Za ile? W góry albo coś, nie? No. Wieziecie ją w góry i dacie mi GPS-a. Albo nie w góry, bo nie mam drugiego auta takiego. No gdzieś ją wywieźcie, żebym ja się przebrała tylko i dojechała do was tam wtedy, nie? Okej, a powiedz mi, za ile mniej więcej? No ja już jedę, tylko wrzucę ją mi GPS-a, bo jedę tutaj, zwiniecie ją z kina tego samochodowego, nie? No. No i ja tu mam już niedaleko dom, wtedy się przebiorę i wy tylko ją, nie wiem, wywieź ją gdzieś tam. Jak będziesz z nią stać, to daj jeep. No i ja wtedy wam dam GPS-a, nie? Dobra, hej. Dobra, no. Sam? No Natsumi mówi, że zaraz tam z nią się na gadkę już ustawia i da GPS-a. Mhm. I że mamy ją w góry wywieźć, tą typiarę. Ty celujesz, ja zakuwam. Dobra. Jadymy, dostałem jeep, strzykuj się, odepnij pas i krzycz od razu do niej. Łapki. Jedna i druga. Co panie robiły na moim terenie? Na pana terenie? Tak. To pana teren? Tak, mój parking. No nie wiem, może stali się, bo to parking. No ale to jest płatny parking. No właśnie. Nie ma tu nigdzie parkometru. Ja widzę, że pani jest pyskata, więc zrobimy tak. Wypuścimy jedną panią, drugą sobie zostawimy. I sobie pogadamy. Pani, otwieram drzwi z tyłu. Proszę wysiąść. Otwieram.
główka rozbolona. Tak, widzę. Poczekamy sobie. A nie, dobra, to pojedziemy. I pogadamy. Co tam u pani słychać? Nie, no w porządku. Zapnę pani pas, jeszcze pójdę tylko. Dobra. Ech, otwiera drzwi, zapina pas. Dzwoni mi z dobrą nowiną tele. Obył moich ziomali, wagi, ciężki też były portfele. X, przetestuj sobie zawsze. Czekamy na tamtą, tamta wróci i pojedzie gdzieś, przebierze się. Na tartak, jedź się do budynku 4 zł i 85 groszy. No była pani na moim parkingu. Bo to, co wiem, ten parking jest raczej niczyj. Płatny? Miasta. Jest tam napisane, jest taki znak. Mhm. A no, nie wiem jeszcze. No? No halo. Ty mnie wpierdoliłeś do lampy, nie do tego auta. Serio? No. Ogarnęłaś ej, ale... już to? Jadę już się przebrać do domu. Uważajcie, bo jakieś auto tu było. I nie, ona my jej zabraliśmy. My jej zabraliśmy telefon i kartę. Dobra, to i ja już... Jest tak się... na takiej plaży piaszczystej tutaj. Chcesz gipsa? No, już mi Nikola wysłał. Dobra. Już jedzie. A czemu pani GPS-y wysyłała komuś? Halo? Halo, dawaj, zakładaj komin i przyjeżdżaj do mnie, bo mamy fajną kobietę. Mamy fajną kobietę, tu są dymy, jakieś kobiety coś się poszarpały, nie wiem. Ja się nie poszarpałam z nikim. A ten, słyszałem, że odbijasz... Słyszałem, że odbijasz facetów kobietom. Ja nikogo nikomu nie odbiłam. No ale świecisz tak dupą, że samo się odbiło. No, na pewno. No co? Tak. Muszę ci założyć. Na chwilę. Jestem przy tobie, nie stresuj się. Hej, dzień dobry! Dzień dobry, zobacz co mam. Pani została tutaj przez nas przywieziona w celach wyjaśnień. Przyjedzie osoba, która będzie rozmawiać. Myślę, że worek mogę zdjąć jeszcze na chwilę. Nie ściągaj kominiarki. Dobra. Fajna, sympatyczna pani, nie wiem, może się wyjaśni sprawa. Pani dowód osobisty mamy. Proszę, prawo jazdy 3 kategorii, nice. Witam. Myślałem, że się nie spotkamy. Nie spotkamy z kim? Ale śmieszne jest, jak dupy odgrywają. U nich to jest tak naprawdę, kurwa, zobacz, jedna spokojna, druga taka gangsterka. Ja pierdolę, jak to... Taki cringe. Jeszcze ten worek, dopóki nie powiem, że miałem gdzieś to ściągnąć. Ło. I chuj, pobawię. Tak. Co teraz? No przecież nie wezwiemy IMS-u. Mogę ją wyruchać. Nie. Dawaj, ruchaj! No? Zostawiam. Nie no, mam babę, to nie mogę, nie? No, nie wypada. A posmyrać fiutem chociaż po dupie? Janina. No! Ona jest nieprzytomna, to nie słyszy. No! Weź kurwa jej, połóż. Kurwa, nie wiem, zrób jej coś pojebanego. Usiądź jej dupą na twarzy czy coś. Wolę jak dzwoni mi z dobrą nowiną.
winą tele, obył moich ziomali, wagi, ciężki też bym. Janina pule wali. Ale uwielbiam cię stać na palcach, nosi mnie jeden z rzędu i 59 groszy. Ta. Nie no, nie sraj na nią. Kurwa, podobała mi się ta dupa, wiesz? To dawaj, ruchaj ją, zdechlaka się najlepiej rucha, wiesz? Nie no, nie jestem z takich, to ty żartowałem. Ta, nie. Puszczam. A gdzie jest tamta pomocniczka moja? Nie ma jej? Udar czy co? Hej. Nie ma jej, widzisz? Pomocniczki. No nie ma, nie ma. Kurwa mać. Dobra, co z tą nieprzytomną? Zostawimy ją tu. Serio? Serio. O kurwa jebana! No to ja mam na to inną metodę, bo mogę ci pokazać, odsuńcie się. Mam bardzo fajny pomysł. Zawsze możemy utopić ciało. Może spróbujmy jeszcze raz. Wtedy nie będziemy musieli robić topielca. Spróbuj jeszcze raz. Myślę, że to zadziała. Kurwa, łeb boli. Co? Nie, czyli za mały wyskocznia, wiesz? Zobacz. Twój stary wyskocznia. Twój stary małysz. Kakał na chuju, kolego. No i pan, no i zabiłeś. Kurwo, ała. Kurwo, ała. Chuju. No i zabiłeś, kurwo. Jak ona drze tą mordę, kurwo. Mówiłam ci, nie próbuj się, czuję chujowo. Kopci się motor, może do wody trzeba wjechać. Ała, kurwo! Ty śmato! Ej, co teraz? Ała, kurwo! Ej, na liścia jestem. A ty? Też. Więc proszę mnie nie bić. Ty też mnie nie bij. To nie, nie uderzy. Dziwko, kurwo. Ty szmato, kurwa, ze wsi, ty! Jebana Janinko. Ty, kurwa, Stasiulo, zajebana. Nie uderzysz mnie, boisz się. Nie masz psychy. Nie uderzysz, bo jesteś no, bo rurą. Się czujesz, a nie bo jesteś rurą. No, ale jesteś rurą i bym ruchałem ci starego. Ja ci matkę ruchałam. Ała, no ty, kurwo! No. Gdzie wy jesteście? Utopiłem tą kurwę Janinę. Ty szmato! Co ją utopiłeś? Jak ona krzyczy, ty szmato z wody! Nie, ja jestem poza wodą! Kurwa, dobra, jak to poza wodą, kurwa, kurwa przyjeżdżaj, no, przyjeżdżaj. Kurwo, jesteś w wodzie, widzę cię doskonale. Nie jestem w wodzie! Dziwko utopię cię. Nie jestem w wodzie! Gdzie teraz jesteś, kurwo? W wodzie, kurwo.
Jezu! Ty przecież kurwa jesteś niezatapialna chyba. Halo, Janina. Halo! Co? Ty głupia kurwo! Mam cię dość. Ty jesteś kurwa cwaniakiem, jakich mało tutaj. Tak walisz w chuja. Tak walisz w chuja. Kurwo, utopię cię. Normalnie cię utopię. Serio, mam ochotę cię utopić. Dobra. Tak doszczętnie. Dobra, to odbij mnie na szpital i kończymy znajomość. Nie. Zrobię ci kurwa... Wiesz co ci zrobię. No co? No wiesz co? No co? Zabiję cię. Nie. Chciałem tą kurwę utopić, ale się nie dało. Wyjmuję ją z wody po pół godziny. No. A ona robi... Pff, niby kurwa pół godziny wytrzymała bez tlenu. Jebana. O kurwa. Każdy ma ukryte super umiejętności. No panowie, robimy tak. Każdy jej wali weselniaka w pizdę po kolei. No to łysy. No i tak chyba na średnio na służbie. Weselniak w pizdę. Dawaj łysy. Ale tak z bodykanem? Tak, bez bodykama, ściągamy. Dawaj łysy. I ściągnij bodykama. Szybko, żebyś... No, to moja koleżanka, to bez lipy. Dawaj łysy. Kurwa. Dobra, odejdźmy. Odejdźmy wszyscy. Weselniaka z tej kurwy. Dziewczyny? Weselniaka w pizdę dla Janiny, każdy. Nie no, babci nie? Jaka babcia, kurwa? Nie, babka wstawa. Ogólnie to powinniśmy zareagować, chłopaki. Jest jakiś medyk. A wy ma? Nie, to mój prywatny trup. Halo. Siemano. Dzień dobry. Chatę słyszałem, że masz jakąś tutaj, mistrzu, bo... No, nie miałam w mieście chaty, jest tylko na Paletowej wolna. Byle co, panie, bo mnie wyjebał kurwa chłop z chaty, ja nie mam gdzie rzeczy znaleźć. Na Paletowej tylko mam wolne. Ile to kosztuje? Na jaki okres? Na tydzień, na dwa, na jedną osobę, na dwie osoby? Na miesiąc, na jedną osobę. 130 tysięcy. Wierę. Gdzie jechać? Proszę pana, to ja się odezwę, dobra? Wkrótce do pana, bo dobra. Jestem na służbie, muszę zejść ze służby, tak czy niedługo się odezwę, dobra? Dobra, siema. Zejdzie ze służby i się odezwie na paletę. Tak. I co mu robimy? No, kurwa, tniemy, kurwę. Ale jak to, z pistoletu? No wiesz, jak on się wkurwia, on będzie dar mordy, tak. Halo, halo! On będzie dar mordę, mówię ci. Serio? No. Halo. Aha. Jakiś koń. Koń. Koń? Nie, nie koń. Mala tu pierdolona! Mistrzu, nie można tak się przepychać. Pierdolamy, wow! Kurwa. Kurwa, strzelaj, szmaty! Strzelaj! Miły kurwa! Nie podjeżdżaj, bo mnie zawinie. Celuję do ciebie, kurwo! Stanuj dupę, kasztanie! Wyprzeć go! I wyprzeć go. Ty tu pasów zawołał. Strzelaj! Pak, co się dzieje? No kurwa, strzela ten debil! Strzela! Kopa mu! Zrobimy na ratunek 120. Strzelają! Strzelają! Dawaj kurwa! Dawaj frajera! Ratą za nim jedzie! Chodź, idziemy dalej.
Ja od pana chciałem mieszkanie, a ta kurwa strzela. Zatrzymaj się, LSPD. Zatrzymaj pojazd, LSPD. Odjedźcie stąd! Ja odjeżdżam, bratan!